Dzień dobry po świętach. Dzień dobry, witamy wszystkich z dodatkowymi kilogramami. Wszystkich witamy bardzo serdecznie. Tak, to wszystko winna kuchnia temu, tym kilogramom. Jacku, ja to mam jeszcze, słuchaj, do ciebie, bo żeś nie przyszedł na te święta. Miałeś przyjść, no ale wiadomo, pandemia, ogłosili, że nie można się spotykać i ja mam do ciebie, słuchaj, tutaj jeszcze murzina. Podziwiaj. O, ale super, ale smacznie. Właśnie, ale ja myślę, że wszyscy wiedzą, co to jest murzin, ale powiedzmy, dla takiej, no dla innej może widowni, kto nas ogląda i nie wie, co to murzin. To jest, Jacku, tak już unowocześniony murzyn, współczesny, bo ten taki klasyczny to jest ciasta drożdżowego. Mój jest takiego innego ciasta. No ale tak jak to bywa i z kuchnią Śląska Cieszyńskiego, to ona tak ewoluuje troszeczkę. No i taki zarobione baby czasami idą se na łatwiznę, ale takie piękne murzyny miała w tym roku Ziuta Greń ze Strumienia, którą tak serdecznie pozdrawiamy. Ona się na Facebooku nawet nimi pochwaliła i powiem wam, wyglądały strasznie smakowicie. Tak, czyli kiełbasa w cieście, można tak najogólniej. Kiełbasa w cieście, tak, tak, no kiedyś no to, że tak powiem, na tyle było stać tych naszych przodków, no bo jak już mieli tą mąkę, najczęściej ona była taką bardziej ciemną i stąd też nazwa, że to był murzyn, bo to było z takiej tej lepszej mąki. No i wsadzali tam, co mieli, kapkę szynki, kapkę mięsa, no co kiedy miał, to do murzyna wsadzał na Wielkanoc. A to skoro ty tak wiesz, skąd się wzięły nazwy niektórych potraw, to ja cię chcę zapytać o kubusia. Nie wiem, czy słyszałaś o takiej potrawie. Kubuś. Kubuś. Wiesz co, no ja słyszałam, ale to tam by trzeba było zapytać zaś w Trójwsi, bo to jest taka typowa potrawa góralsko, ten tak. Kubuś. Ziemniaki sparzone zagotowanym mlekiem, tak? Tak. To jest taka typowo tamtejsza, w górach to kubusie tam było, no ale u nas też były ziemniaki, no i te placki z wyrzoskami, jak już kiedy miał te wyrzoski do tych ziemniaczanych placków, to był strasznie ważny i zapraszał wszystkich na plac z wyrzoskami najczęściej. Zgadza się. Kapusta, boczek i ziemniaki to babraczka, bo ziemniaki to taki naczelny składnik tej kuchni, no bo wiadomo, ziemniaki dużo osób miało po prostu. Po prostu, tak. No wiesz, no to babraczka to jedno, ale mamy i gałuszki fusiaste. Moja babcia mówiła, że fusiaste, ale to są też strzympate, można się na to, że tak powiem, natknąć gdzieś tam w literaturze. To są też takie surowe, tarte ziemniaki z mąką i z tego się tam robiło właśnie te kluski na wodzie, no i też się tym żywili. A może się zapytam ciebie teraz, kapkę przejdę do czego innego, no bo jak tak już mówimy o tych gałuszkach, to nam się od razu pewnie jakieś inne potrawy przychodzą na myśl. No i może wiesz, co to jest poleśnik? To jest naleśnik pewnego rodzaju? Właśnie widzisz, nie. Nie. Aha. A, widzisz, nie. Placek ziemniaczany, nie? Tak, to są też takie placki ziemniaczane, ale z kapustą. No, a o naleśnikach to byśmy mówili po naszemu amolety. O, jak ładnie to powiedziałaś, nie znałem tego. Tak. A wiesz, co to jest żebroczka? Żebroczka, no to też tak bardziej chyba tam w górskich terenach żebroczka, no tak dosyć kiepsko zupa, nie? Dobrze to mówię? No chyba tak. Tarte ziemniaki, ale nie, może to takie ciasto z ziemniaków. A jakie tam masz składniki? Tarte ziemniaki, nie zapisałem sobie więcej. Dobrze, to proszę Państwa, to mamy już pierwszą zagadkę dla widzów, co to jest żebroczka, bo to tak myślę, że taki, co ktoś wyżebrał, nie? To co tam było, to tak się wszystko... Myślę, że jak ziemniaki, no to gdzieś tam może jakaś słonina, no też znamy chudą miewę, czyli tą taką zupę, nie zupę, no jak było troszeczkę kąsek słoniny, to się ją rzucało na wodę, no i była chudojewa. Więc no myślę, że podobne wszystkie składniki, wiadomo, też musieli czymś zapełnić te bachurze, żeby mieć siłę do tego, żeby pracować na roli. No dzisiaj już te gospodynie się coraz częściej tych ziemniaków wyrzekają, no bo wiadomo, każdy chce być też fit, nie? Jak się tak naje ziemniaków, no i potem siedzi 8 godzin kęsikiej za komputerem albo na jakiejś zdalnej lekcji, albo w jakiejś e-pracy, no to też się nie ma co dziwić, że tych ziemniaków jest coraz mniej w tej naszej kuchni. Tak, i później trzeba iść po e-lekarstwa i po e-recepty i wszystkie inne. A ja jeszcze a propos zagadek, może wiesz, co to jest? Pajszle. Tak, to proszę Państwa, to zagadka dla widzów, bo nawet Dorota tego nie wie, to dobrze. Nie wiem.
To dobrze, bo to miała być zagadka. Nie wiem, a ja też nie jestem jakąś specjalistką ani od kuchni, ani od Gwary Cieszyńskiej. No to... Ale co lubisz w jedzeniu, w kuchni? Nie przygotowywać, tylko co lubisz jeść? Co lubi jeść? No ja tak troszkę bym powiedziała te wszystkie gałuszki, to bardzo lubię. Lubię też te placki ziemniaczane. Moja babcia to jest z Ustronia specjalistka, ma nawet taką blaszę i tam je wypieko sobie, także cała rodzina się gromadzi. No i standardowo z wyrzoskami muszą takie placki być. No. A ja lubię bajecznicę. Wajecznice, no to tak. Wiesz, wajecznica to my już i tam buchtę. Mówili. I buchtę. No, buchta to ja, to też na słodko. No i kołocze wszelkie, i strudle, i zależy jaka była pora i co mieli, no to też tam te cukiernie domowe wypiekały. No ale wiesz, takie najbardziej zocne to była zabijoczka. Wiesz, czyli, to jest cycok. Świniobicie? Nie. No tak, świniobicie. A co to jest cycok? Nie wiem. No widzisz. Cycok to był taki właśnie wieprzek. Aha. No i jak się tak wszyscy gromadzili i powiem ci, bo to może być do ciebie też taki fajny szczegół, że jak była w chałupie zabijoczka, to dziecka nawet nie szły do szkoły tego dnia. O. Miały wolne w związku z tym. No bo to ale miały wolne, ale miały też cycek. Nie, jak to cycok. Było? Cycok. 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 Więc te dziecka nawet nie szły do szkoły, cała rodzina się gromadziła, bo to było bardzo ważne, żeby jak najwięcej tych zapasów no tak. zrobić. No i takim przysmakiem, słuchaj, to była tak zwana świeczka. A co to jest? Nie wiem. No świeczka to jest z kolei taka polędwica, czyli takie to najbardziej zocne mięso wieprzowe, ale okraszone właśnie mięsem takim mielonym. No i z tego się robiło takie małe chlebiczki, no i to było bardzo zocne jedzenie. Kiedy miał świeczkę, no to rozwroku przypadało przy zabijoczce. I to Dorota, rozumiem, robisz co jakiś czas. O co powiedziałaś, tak? Przyrządzasz no, zawsze jak uhoduję jakiegoś cycoka, to tak robię. Dobrze, to teraz mnie zachęciłaś, mimo że pandemia, to ja muszę tam wpaść do ciebie, bo widzę, że robi się coraz ciekawiej i nie dostanę tak. tylko kanapek śledziowych, ale mnóstwo innych bardzo smacznych rzeczy. A co dobra, lubisz dobra. Przyrządzać, oprócz, tak na poważnie? Masz, jakąś taką, masz tego tak dużo pewnie, że... Trzeba byłoby napisać nie, książkę no o tym. No wiesz, przyrządzać. No, to tak wiesz, no, kuchnia cieszyńska, to bym musiała to powiedzieć, jakie tu się polywki są, no bo były i te wszystkie kwaśnice i czoskule i właśnie i ta chudojewa też, to też taka ważna. No i te takie wszystkie bryje, które robili z owoców, bo też trzeba powiedzieć, że tutaj każdy gdzieś tam mieszkaniec dbał o to, żeby mieć jakieś owoce. No i później z tego właśnie z dodatkiem mąki były takie te bryje, jabłka, śliwki, no i ziemnioki. Oczywiście grzybule też, no bo jak były grzyby, no to się robiło grzybule, też bardzo dobre zupy. No i tak, no wiesz Jacku, to są całkiem proste potrawy. No do dzisiaj się je gotuje, gdzieś tam myślę, że panie gotują. Może tam nawet mają jakieś przepisy, może je udoskonalają, tak jak ja tego mojego murzyna, za którego mi się na pewno dostanie od internautów. Internauci proszeni są o różne przepisy, o różne potrawy, jakie jeszcze do tej pory są gotowane u nas na Śląsku Cieszyńskim, a mamy specyficzną kuchnię, prawda? Są takie potrawy, których nie ma gdzie indziej, tak? I to nie tylko murzyn, ale też, no nie wiem, choćby nasze ciasteczka na święta Bożego Narodzenia. To też nie jest znane, tak, nie jest znane wszędzie, więc... Oczywiście, także no, strudel, naleśniki z czarnym bzem, to w Cieszynie. No mamy tego troszkę takich przysmaków, no to i troszkę naleciałości przeróżnych historycznych wydarzeń w naszym regionie, których przecież tak. było też bardzo, bardzo dużo. Także no... Jest tego no ale trochę. Też najbardziej popularny ten kąszczyczek chleba zawsze był w tym domu. Te gospodynie też dbały o to, żeby je wypiekać w tych swoich piekarszczakach. Więc no tego i tego wam życzymy, żeby wam tego kąszczyczka chleba nigdy nie zabrakło. Właśnie. A ja chcę się zapytać jeszcze Dorota, czy ty jak robisz sobie wajecznicę, to dajesz tą jajecznicę później na chleb, czy jesz łyżką z jakiejś miseczki? No to ponoć, wiesz, no. No wiesz, ja raczej jem tak, miseczki. Aha. Nie, bo wiesz, nie łączy się ponoć jajecznicy z chlebem, a to już są takie nowoczesne udziwnienia.
Tak, ja jestem jeszcze udziwniony, ale tak nie nowocześnie, tak jeszcze archaicznie i tak po naszemu, że na kromkę. Ale też czasami jem i tak, to nie można tak powiedzieć. Dobrze, proszę Państwa, ja już zgłodniałam. Tak, no tak, po świętach zgłodniałeś, widzisz, Jacku. To jesteś ewenementem chyba. Ale słuchajcie, jeżeli ktoś ma bardzo ciekawy przepis, no i przede wszystkim o tej żebroczce, właśnie musimy do tego wrócić, bo być może gdzieś tam... Żebroczka i pojśle. Co to są pojśle? Pajśle, przepraszam. Pajśle. Tak, pajśle. Tak. No i oczywiście, jeżeli ktoś ma jeszcze jakiś przepis albo potrawę, to zapraszamy do komentowania i wrzucania właśnie jakichś takich komentarzy. Dokładnie. I smacznie Was pozdrawiamy. No i mamy nadzieję, że tych różnych przepisów będziemy mieć tyle, żeby jeszcze jeden przynajmniej odcinek nagrać na właśnie ten temat. Ja też mam nadzieję, że uda się te kilogramy jakoś wiosennie zrzucić. No na to ja też mam zawsze nadzieję i mam nadzieję, że w końcu się sprawdzi. Nadzieja umiera ostatnia. Dobrze, to wszystkiego dobrego, pomału wiosna. Do następnego odcinka. Bardzo dziękujemy. Dorota Kowut i Jacek Pożycki. Pozdrawiamy. Tak.